Patryk, chyba bardzo ważny mecz przed playoffami, ważne zwycięstwo z drużyną z czołówki, ale chyba można było wygrać ten mecz za 3 punkty. No wiadomo, prowadziliśmy jeszcze 3 minuty do końca 2-0, ale w końcu i tak wygraliśmy ten mecz, co jest ważne. I myślę, że na plusy jest, że nam mecz pokazał, jak będzie wyglądała ta faza playoff, że musimy grać cały mecz. No właśnie, przed fazą playoff chyba ważne do wyeliminowania takie błędy na samą końcówkę spotkania, gdzie już przy prowadzeniu to trzeba dowieść. No tak, tak. Świetny popis w karnych. Jak ocenisz swoją dyspozycję dzisiaj? Bardzo dużo obronionych strzałów. Nie wiem, tak chłopaki dużo mi pomagali, wiadomo. Cieszę się, że mnie to tam trafiło. Też miałem dużo szczęścia, bo tam było chyba z 2 poprzeczki albo coś. I cieszę się, że szczęście stoi przy mnie, oby było dalej. Większa radość ze zwycięstwa, czy troszkę żal, że tego shoutoutu nie udało się dzisiaj dociągnąć? A ważne zwycięstwo, tam shoutout, no to wiadomo, to jest zawsze spoko, ale najważniejsze na pewno jest, że jak już straciliśmy ten mecz w sumie, żeby tak powiedzieć, w końcówce, to że na te karne to przełamaliśmy i to jest najważniejsze. Nie wygraliście jeszcze z Katowicami w tym sezonie. Jak z nimi wygrać? Jaki jest wasz plan? To jest faza playoff. No, tam postaramy się po prostu wydać z siebie wszystko i ja wierzę w to, że zagramy dobry hokej i powalczymy z Katowicami.